Witam Państwa, to druga część rozmowy przy oknie. Konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowski. Witam. Dobry. Wczoraj mówiliśmy o pewnych problemach, z jakimi spotykają się obywatele, pańscy rodacy w regionie opolskim, w Polsce, bo przecież nie tylko u nas, przyjeżdżają najczęściej w celach zarobkowych. Jest pan, pełni pan właściwie swoją misję dyplomatyczną od marca tego roku. Miał pan okazję poznać wszystkie problemy, z jakimi oni się borykają, bo rozumiem, że dzwonią też do pana i sygnalizują pewne problemy. Tak, oczywiście trafiłem w bardzo skomplikowany period. Właśnie przyjechałem w okresie pandemii 14 marca, aha, od 16 właśnie. Kwarantannę pan przechodził, czy nie? Nie, właśnie jeszcze zdążyłem, ale... Ale dziś pan miał mierzoną temperaturę. Tak, niejednokrotnie, jestem zdrowy. Tak, bo odwiedził pan konsul władzę, był u wojewody, był pan konsul u marszałka, u prezydenta, a wszędzie tam do urzędu mierzą temperaturę. W porządku? Absolutnie. To wróćmy teraz do problemów, które potykają. No, narasta liczba skarg na oszustwa pracownicze, tak to delikatnie określę. Należą do nich zatrudnianie bez umowy, brak ubezpieczenia i niewypłacalne wynagrodzenie pracownikowi. Takie problemy sygnalizują obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do pracy. Wydawać by się mogło, że naszej stronie polskiej powinno zależeć na obecności Ukrainy. Nawet gdzieś tytuły gazet, że Ukraińcy nas uratują, nasz rynek pracy, bo przecież nie jest tajemnicą, że nasi obywatele z kolei jadą dalej na zachód, więc ktoś ich musi tu zastąpić. Zgadza się z tym? Próbował pan w rozmowach z władzami ten problem naświetlić, rozwiązać? Tak, dzisiaj ten temat też był omawiany, bo właśnie zwracają się obywatele w takich sprawach, interweniujemy jako konsulat, bo służymy właśnie, jednym z naszych zadań jest ochrona praw i interesów obywateli Ukrainy jako konsulatu. W tych wypadkach kontaktujemy z inspektoratem pracy, mhm, i jeżeli chodzi o jakieś bardziej skomplikowane sytuacje, z policją. Były niektóre wypadki, kiedy zwracali się również w sprawie firm pośredników, które właśnie zapraszają naszych obywateli do pracy, jednak nie na terenie Polski, a w innych państwach. I właśnie problem czasem polegał na tym, że te obywatele, przebywając w Polsce do momentu, dopóki wyjadą na kwarantannie, do momentu wyjazdu w państwa trzeci, nie było należytych warunków właśnie pobytu w tej kwarantannie. Są agencje pracy, które ściągają z Ukrainy obywateli, tak, trochę ich tutaj przetrzymają, a potem wysyłają dalej na zachód, tak? Tak, jest, i nie zawsze właśnie te firmy zachowywali się tak, jak właśnie to było obiecano pracownikom na moment wyjazdu. A jak jest z tym pozwoleniem na pracę? Docierały do pana sygnały? Muszą czekać wiele miesięcy, nawet lat? No, to jest niemożliwe. Powiem tak, że sytuacja w różnych regionach Polski jest różna, no właśnie, bo konsulat obejmuje w tej chwili 5 województw, mhm, i to też było jednym z tematów administracji wojewódzkiej, i właśnie ta rozmowa była owocna z tego powodu, że właśnie sytuacja w województwie, rozmawialiśmy na temat tego, że jednak rozumiemy ilość naszych obywateli. Ze swojej strony Urząd Wojewódzki robi wszystko możliwe, żeby ta procedura była sprawna i szybka. I właśnie dzisiaj też otrzymałem zapewnienia od władz wojewódzkich, że właśnie robiono w tej chwili wszystko, co możliwe, i będzie sytuacja. Zapytam przewrotnie. Skoro obywatele Ukrainy przyjeżdżają do pracy w Polsce, to w takim razie kto pracuje na Ukrainie? Czy tam nie brakuje rąk do pracy? Czasem też jest już problem, występuje, tym bardziej, że wyjeżdżają do pracy nasi obywatele, które mają dobre wykształcenia, duże doświadczenia, specjaliści. Ja wiem, że i swego czasu Polska też miała właśnie ten problem, kiedy wyjeżdżało dużo Polaków do Irlandii, krajów skandynawskich.
chociaż też część później wracała z takim pierwszym kapitałem i doświadczeniem prowadzenia biznesu, czyli na pewno gdzieś w tym sensie Ukraina idzie też tą drogą, że władze niektórzy... Ukrainy mówią, niech pojadą, zarobią, wrócą i inwestują u nas, tak? Nie, oczywiście, że dla władz Ukrainy to jest problem i rząd Ukrainy, władze robią wszystko dla tego, żeby właśnie stworzyć warunki niezbędne, ale też pan redaktor wie, jaka jest ciężka sytuacja w Ukrainie z powodu agresji wojennej Rosji przeciwko Ukrainie, że został aneksowany Krym, idzie wojna na terenie Donbasu, idzie agresja wojenna Rosji przeciwko Ukrainie. I właśnie ta sytuacja oczywiście też ma wpływ na zatrudnienie. Na koniec chciałem pana konsula zapytać o, jak ocenia pan relacje polsko-ukraińskie? Czy uważa pan, że wszystkie te niedomówienia historyczne z jednej i z drugiej strony ciążą na naszych stosunkach? Panie redaktorze, ja jestem całkowicie przekonany, że o tych trudnych tematach trzeba rozmawiać na poziomie profesjonalnym, eksperckim. Historycy, eksperci. Wiem, że zawsze, kiedy te tematy jest poruszane przez polityków, raczej to nie pomaga w tej dyskusji. No ma pan rację, bo politycy przyjadą, poklepią się po ramieniu i wyjeżdżają, a dalej problem jest. Ja mam nadzieję, że właśnie to nowe pokolenie, właśnie w tym tych Ukraińców, które studiują i w Polsce, i w tym w Opolu, a to jest dużo naszych młodych ludzi, oni właśnie troszeczkę inaczej odbierają właśnie te problemy. Oczywiście każdy naród powinien znać swoją historię, jednak ja myślę, że z tym, żeby razem iść do wspólnej Europy w przyszłość, to musimy właśnie w tych sprawach... Nie może być niedomówień. Ktoś powiedział, że przyszłość buduje się na rozwiązaniu pewnych zadr czy nieporozumień z czasów historii. Ale wrócę jeszcze do teraźniejszości, bo zachodnia Ukraina zwłaszcza przeżywa tragedię, powódź tam pod koniec czerwca lało niesamowicie. My wiemy, co to jest wielka powódź, wielkie nieszczęście, bo w 1997 roku przechodziliśmy. Oczekujecie na pomoc? Jest jakaś pomoc ze strony nas, Opolan? Właśnie ten temat też był dzisiaj omawiany i z terenu Polska nadaje poważną pomoc w tych sprawach i dzisiaj było omawiano te tematy też na Opolszczyźnie, dlatego że naprawdę sytuacja nie jest prosta. Tak jak pan redaktor powiedział, zostało to takie poprzednie szacowania, tak, bo nie udało się dokonać jeszcze do końca, ale było zrujnowano powyżej 150 km dróg, około 82 mostów. Dotknęło to czterech obwodów ta powódź, to jest obwód lwowski, tarnopolski, iwano-frankowski, czerniowiecki. To czego wam potrzeba? Te właśnie prace koordynuje nasza ambasada. Chodziło oczywiście o sprzęt ratowniczy, czyli pompy do odpompowania wody. Chodziło również o wodę pitną butelowaną, produkty wyżywienia, bo mówimy właśnie, jeżeli chodzi o obwód iwano-frankiwski czy nawet lwówski, to te regiony górskie, czyli właśnie tam, gdzie były największe ruinacje, to dotknęło 70 miejscowości i około, jeżeli się nie mylę, 22 tysięcy gospodarstw. Z nich około 450 czy 500 wcale już nie nadają się do życia tych gospodarstw. No potrwa to, nim wróci to wszystko do normalności. Tak. My doskonale wiemy o tym. Życzymy pogodniejszych dni, ale z pogodą jeszcze nikt nie wygrał. Czy to jest na Ukrainie, czy w Polsce. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem Rozmowy przy oknie był konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowski. A za tydzień 3 sierpnia o sytuacji demograficznej Opolszczyzny w 2019 roku.
Znamy już raport Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na ten temat. No i pytanie, czy Opolszczyzna się wyludnia, kto żyje dłużej, Opolanie czy Opolanki? No i podstawowe pytanie, czy 500+ uratuje nasz region przed wyludnieniem? Polecam oczywiście i zapraszam.